Cześć, witam wszystkich serdecznie. Już teraz, gdy emocje opadły, chciałem na spokojnie wypowiedzieć się na temat mojej sobotniej walki. No niestety, walka nie poszła po mojej myśli. Przegrałem przez decyzję sędziowską. Słuchajcie, nie zlekceważyłem rywala. Byłem bardzo dobrze przygotowany, bardzo dobrze się czułem i na rozgrzewce, i jak wychodziłem do klatki. No niestety, gdy już walka się zaczęła, nie byłem sobą. Zabrakło agresji. Po prostu pierwszy raz w życiu nie zadziałała mi głowa. Bardziej myślałem o tym, żeby nie dać się Adrianowi obalić, niż o tym, żeby zadawać ciosy. Niestety przegrałem tą walkę we własnej głowie. No, takie rzeczy niestety się zdarzają. No, ja nie miałem z tym nigdy problemu. Przeważnie wychodziłem do klatki i od razu ruszałem od pierwszych chwil na rywala. Teraz tych walk już mam raptem 8. Zacząłem za dużo myśleć, za bardzo kombinować taktycznie. Jak widać, mi to nie służy. No niestety, no, słuchajcie, no, takie jest życie. Nieraz w swoim życiu miałem wzloty i upadki. Tym razem upadłem bardzo nisko. Ale jak to mówią, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Na pewno się nie poddam. Już za chwilę wracam na trening, będę dalej trenował i na pewno wyniosę z tej bolesnej lekcji, co mi zafundowało życie, wnioski i wrócę silniejszy. Także pozdrawiam wszystkich moich kibiców. Dziękuję tym wszystkim za wspaniały doping, co mnie wspierali. Dziękuję bardzo. Przepraszam tych kibiców, których zawiodłem.